Emilia Pobłocka, witam Państwa ponownie. Po krótkiej przerwie zapraszam na ostatnią rozmowę w piątkowym poranku z programem Polska na Dzień Dobry. I już teraz łączymy się z panem Arturem Wróblewskim, politologiem, amerykanistą. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tych spraw polskich, zanim przeniesiemy się za granicę, zanim przeniesiemy się za ocean. Spotkanie, do którego w końcu doszło wczoraj, spotkanie między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, ten symboliczny gest zapewnienia o tym, że to nie było wyłącznie spotkanie kurtuazyjne, a było to spotkanie dotyczące spraw polskich, dotyczące polityki, dotyczące samorządów. Jak pan ocenia to spotkanie? Rzeczywiście spotkanie merytoryczny, czy raczej taki kurtuazyjny gest? W moim przekonaniu był to jak najbardziej kurtuazyjny gest, czyli kurtuazyjna wymiana uprzejmości. Z tego powodu, że nie było tam szczerości w tym spotkaniu, w moim przekonaniu. Dlatego, że przede wszystkim prezydent Andrzej Duda chciał się spotkać, ale pamiętajmy, że chce teraz budować obraz, wizerunek prezydenta, który jest ponad podziałami, który łączy ludzi, a nie dzieli. Natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał się spotkać, bo musiał się spotkać, bo przecież tak zapowiedział, że spotka się w jakiejś tam perspektywie czasowej z prezydentem Andrzejem Dudą. Poza tym nie chce wyjść na takiego pieniacza i człowieka zawziętego, który nie spotka się za wszelką cenę. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest tradycja spotykania się po tym, jak wyniki są ogłoszone kandydatów na prezydenta. Tak było chociażby 4 lata temu w USA, chociaż z opóźnieniem kilkudziesięciogodzinnym, ponieważ Hillary Clinton czekała również do następnego dnia po wtorku wyborczym, żeby doszło do konfirmacji, czy też takiego potwierdzenia, że jednak Donald Trump wygrał głosy elektorskie w większej liczbie. Pamiętajmy, że ona wygrała to głosowanie wśród ludzi, prawda, powszechne. Zatem tutaj też było pewne odstępstwo, ale nie takie, że ktoś spotyka się i podaje sobie ręce z kandydatem wiele tygodni, można powiedzieć, już po wyborach. Zatem to było spotkanie kurtuazyjne, dobre wizerunkowo, ponieważ dawało pewien uzysk wizerunkowy dla obu panów polityków. Natomiast w moim przekonaniu dalej mamy polaryzację i będziemy ją mieli. Chociażby dlatego, że ona jest pożyteczna właśnie dla niektórych polityków, żeby dzielić społeczeństwo, a nie łączyć. I w moim przekonaniu takim politykiem w tym momencie, któremu bardziej zależy na pewnej polaryzacji, czyli pokazywaniu, że jest się kimś innym niż ten lokator w polskim Białym Domu, jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. On stawia właśnie na te pewne kwestie, które różnią go i podsyca atmosferę. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wciąż wypracowanego programu z pomysłami przede wszystkim gospodarczymi, ale również społecznymi, które by porwały to 10 milionów 120 tysięcy ludzi, które na niego głosowało. To było głosowanie na antypis tak naprawdę, czyli rodzaj plebiscytu, a nie głosowania na rzecz Rafała Trzaskowskiego, bo wyborcy lubią Rafała Trzaskowskiego. I pamiętajmy, że poszedł z taką czarną teczką, czarną aktówką, zazwyczaj jej nie nosił w czasie kampanii wyborczej, a więc widać było, że miał pewne nowe pomysły, torbę pełną pomysłów, ale one dotyczyły tego, że ubolewał znowuż i skarżył się, że wybory będą nieuczciwe. Po drugie, skarżył się prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że pieniędzy dostaje samorząd za mało, jak to powiedział, korporacje samorządowe mają za mało. Wiemy, że też Rafał Trzaskowski broni korporacji prawniczych chociażby, które wiemy, że w Polsce mają złą sławę i sądy w ogóle nie funkcjonowały poprawnie do czasu 2015 roku. Teraz coś tam się może zmieni w tym zakresie. No i jeszcze ubolewał nad kwestią trzecią, którą również jest taką kwestią, gdzie bardziej właśnie narzekał niż proponował pewne rozwiązania. Jeszcze przypomnę, że w tle wczoraj była sesja Rady Warszawy.
na której z agendy wykreślono projekty uchwały zmieniającej nazwę ulicy Armii Ludowej na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wykreślono również projekt uchwały dotyczący kwestii jeszcze jednej, która była istotna. Tak przypominam sobie, chodziło o projekt uchwały potępiającej profanowanie pomników symboli religijnych w Warszawie po działaniach aktywistów LGBT. Te obie rzeczy Platforma Obywatelska, czy szerzej radni Koalicji Obywatelskiej, wyrzucili z agendy. A zatem jeśli by była wola łączenia Polaków, no to przede wszystkim takie oczywiste rzeczy nie byłyby wyrzucone z agendy, tym bardziej, że prezydent Trzaskowski zapowiedział przecież, że ulicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywróci, bo była już ona, tylko została decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli decyzją kolegów polityków z Platformy Obywatelskiej, sędziów kolegów, prawda, dyspozycyjnych, zawsze została odwrócona. Była to wtedy decyzja wojewody, który te ulice w ramach ustawy dezubikacyjnej nadał. Proszę zatem powiedzieć, proszę powiedzieć, jaki jest tutaj problem, ponieważ Rafał Trzaskowski już kilkukrotnie zapowiadał, że ten temat wróci na agendę, że ta ulica powróci do Warszawy. Dlaczego politycy Platformy właściwie z takiej oczywistej sprawy robią taki problem? Czy nie mogliby po prostu nawet dla świętego spokoju, dla zamknięcia tej sprawy po prostu taką ulicę ustanowić? No właśnie dlatego tak się robi, o czym wcześniej powiedzieliśmy, żeby wynajdywać nowe linie podziału, kreować nowe problemy, które według w tym wypadku Platformy Obywatelskiej są jakimś takim hasłem szturmowym, które według nich mobilizuje ludzi. To jest właśnie to polaryzowanie Polski, bo to nie są żadne problemy, bo można przecież tę ulicę po prostu nadać. Mamy tyle tysiące ulic w Warszawie. Dlaczego takiej ulicy nie ma być? Zatem oni po prostu próbują w ten sposób, radni opozycji, no wciąż podtrzymywać tę atmosferę podniecenia i pewnego rodzaju debaty, gorączki politycznej, żeby pokazać, że, no, że są, że pracują, że coś robią i że wyborcom powinno się to podobać. Natomiast tak jak mówię, problem polega Platformy Obywatelskiej szerzej, Rafała Trzaskowskiego, że on nie poszedł z tą swoją teczką pełną pomysłów, z takimi pomysłami jak na przykład, jak lepiej zbudować nowy samochód elektryczny niż ta Izera, która została zaproponowana w Polsce. Jak lepiej wymyślić sztuczną inteligencję. Może bym miał tam pomysł na sztuczną inteligencję, może jakiś prototyp nawet sztucznej. Nie poszedł z pomysłem, jak lepiej chronić klimat przy pomocy jakiegoś wynalazku gazowania węgla w kopalni na przykład, co pozwoliłoby na wydobycie, jednocześnie na tworzenie gazu i wypełnianie celów klimatycznych. On nie poszedł z takimi wynalazkami, tylko poszedł z po prostu skarżeniem się na to, że za mało ma pieniędzy, a w ogóle to poszkodowany, wybory są nieuczciwe, bo korpus ma być urzędników, który będzie teraz te wybory być może w przyszłości przeprowadzał sprawnie. Ja przypomnę tylko, że w Niemczech czy we Francji jest taki korpus profesjonalistów, a nie ciągle, prawda, od nowa tworzenie tych tutaj, poszukiwanie ludzi do robienia wyborów. Z drugiej strony rzeczywiście taki korpus mógłby drożej kosztować, więc trzeba to wszystko przeliczyć sobie. On po, w tym czasie jego radni budowali sztuczne problemy, żeby nie nadać ulicy. Czas antenowy nas goni, niestety. Tak, czas antenowy nas goni, dlatego przenieśmy się teraz na chwilę jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Na koniec naszej rozmowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada prawdopodobnie przełożenie wyborów zjednoczonych z 3 listopada tego roku. Powszechne głosowanie korespondencyjne sprawi, że wybory będą najbardziej nieprawidłowymi i nieuczciwymi w historii. To będzie wielki wstyd dla Stanów Zjednoczonych, tak stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Proszę powiedzieć, czy te wybory zostaną przełożone, jak pan sądzi, i czy to pozytywnie przełoży się na wynik wyborczy u obecnie urzędującego prezydenta USA?
W moim przekonaniu nie zostaną przełożone, ponieważ jest to trudna decyzja, skomplikowana, którą podejmują sędziowie federalni. Ustawa amerykańska z 1845 roku mówi, kongresowa ustawa, że wybory odbywają się we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Dlaczego taka data listopadowa? Bo to już jest po zbiorach zbóż, a przed mrozami, więc ludzie wtedy mieli i czas, i drożność dróg pozwalała na pójście i głosowanie. Zatem tutaj prezydent Trump nie może sam sobie tych wyborów zmienić, natomiast on już o tym mówił pierwsze dni kwietnia, że będą sfałszowane wybory, ponieważ będą wysyłane karty do milionów ludzi, będzie można kraść te karty do głosowania. Kalifornia o to oskarżył, a ostatnio Nevada oraz Michigan, mówiąc, że odbierze im pieniądze na organizowanie wyborów listopadowych, co akurat może w jakiś sposób uczynić. Zatem wydaje się, że tutaj chodzi bardziej o polityczną decyzję, ponieważ rzeczywiście Joe Biden w wielu sondażach ma 10 do 15% punktów przewagi nad prezydentem Trumpem, a wiemy, że prezydenci amerykańscy, którzy czerwiec, lipiec mieli tak słabe poparcie na poziomie 38-42%, mieli tak słabe poparcie, zawsze przegrywali. Był to Jimmy Carter, czy później chociażby prezydent Bush senior. Dlatego niedobrze wygląda sytuacja, również Taft kiedyś tam w 1913 roku. Dlatego niedobrze sytuacja wygląda dla pana Trumpa i dlatego być może chce przełożyć datę wyborów. On akurat chce przełożyć datę wyborów troszkę jak chciała Platforma Obywatelska, bo też źle kandydatka wyglądała tego 12, prawda, czy 10 maja. Więc mamy tutaj troszeczkę już uczenie się od Polaków. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Stawiamy tutaj kropkę. To był pan Artur Wróblewski, amerykanista. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I państwu także bardzo dziękuję. To był poranek, piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Ja już się z państwem żegnam i życzę przyjemnego weekendu. Do widzenia.